trzeba nagrywać. Nie okłamujmy się, mimo że TikTok jest przepełniony rakiem, to jest najlepsze miejsce, żeby zyskać darmowy zasięg. Nikt tego kurde nie odejmie, nikt. A z racji tego, że moje ostatnie filmy na TikToku troszeczkę się wybiły, za co każdemu, kto obejrzał, kto zalajkował oraz zafollowował mój profil na TikToku, serdecznie dziękuję. Pokażę wam, jak stworzyć własnego TikToka na bazie tego, co ja robię z Valoranta, więc zaczynamy. Linki do potrzebnych programów znajdziecie w opisie. W praktyce potrzeba tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, GeForce Experience, najlepszy program do nagrywania klipów moim zdaniem. Prawdą jest, że trzeba mieć troszeczkę lepszy komputer, żeby z niego w pełni korzystać, ale jest tego wart. A drugim programem jest DaVinci Resolve, do którego zaraz przejdziemy. Na razie pokażę wam, jak skonfigurować wasze ustawienia w GeForce Experience. Za pomocą waszego skrótu klawiszowego, to jest chyba defaultowo Alt-Z, wchodzimy sobie do zakładki GeForce Experience, widzicie natychmiastowa podwtórka, to jest ta opcja, której będziemy używać, ja na razie ją wyłączę, żeby pokazać wam moje ustawienia. Ja używam sobie tych ustawień i są moim zdaniem the best, mimo że rozmiar pliku jest dosyć duży, ale nie trzeba się tym przejmować, bo większość klipów po tym, jak je zmontujemy, od razu idą do kosza. Jak zapiszemy sobie, jest git test, trzeba też upewnić się, że macie dźwięk, tutaj zakładka dźwięk. To są moje ustawienia, żeby mieć dostęp do ścieżki głośności, jeżeli chodzi o oddzielenie dźwięku systemowego z waszym mikrofonem, żeby po prostu było łatwiej to kontrolować, ściszać, a nie mieć wszystko w jednej kupie. No i jak wszystko jest ustawione, to po prostu włączamy naszą natychmiastową powtórkę. Tutaj skrót klawiszowy Alt Shift F10 na defaulcie jest włączone i za każdym razem, jak zrobicie jakieś fajne akcje w swojej gierce, naciskacie Alt F10 i zapiszę wam ostatnie 2,5 minuty, żebyście mogli sobie spokojnie to edytować, żebyście niczego nie zgubili w pewnym sensie. No. To jest taki margines zabezpieczający, żebyście nie zgubili żadnej fajnej akcji. Dobra, ale skoro mamy już nasze nagranie, ja mam tutaj zasejwowane 3 klipy, które będę chciał użyć w moim następnym TikToku, więc klikamy sobie DaVinci Resolve. DaVinci Resolve jest to praktycznie darmowy program, który... jak kupimy go, ma więcej opcji, ale darmowy w zupełności dla was wystarczy. Możemy dzięki niemu edytować wszystko to, co nam się żywnie podoba, więc od razu zaczniemy po prostu od podstaw. Nowy projekt i nazwiemy go sobie TikTok, ponieważ jak robimy TikToki, to po prostu to jest ta najbardziej mozolna część, że tworzycie nowy projekt, ustawienia, bla, 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 bla. Jak sobie to już raz zrobicie i zapiszecie, to będziecie mieli to już na stałe. No i mamy pierwszy ekran. I co musimy zrobić? Na sam początek idziemy File i Project Settings. Tutaj widzicie, mamy Timeline Resolution. To w takiej rozdzielczości będzie robiony nam film. I TikToki są pionowo, nie poziomo. To jest rozdzielczość na poziom, więc musimy zamienić po prostu to miejscami. 1080, kurde, 80, nie 1080 na 1920. I to już nam od razu zrobi na pion, dzięki czemu będziemy mieli już po prostu gotowe wszystko. Trochę spać się chce, dzisiaj taki chujowy dzień jest, not gonna lie. Lecimy dalej. Wchodzimy w zakładkę Fairlight. Fairlight jest to Audacity od ramienia Blackmagic. Blackmagic to jest firma, która stworzyła DaVinci Resolve'a i jest bezpośrednio wbudowany w DaVinci Resolve'a, więc możecie to nazwać takim po prostu Audacity dla Resolve'a. I tutaj jest audio metering, prawda? Najlepiej ustawcie sobie to na minus 14 luf. Lufy to jest po prostu poziom natężenia dźwięku w stosunku jakimś tam, prawda? I jeżeli chodzi o YouTube'a, to minus 14 jest idealnym marginesem błędu dla głośności do minus 5 dB. Pokażę wam zaraz, jak to ma mniej więcej wyglądać, kiedy będziemy montować dźwięk. I jeżeli chodzi o TikToka, działa to świetnie, więc po prostu zalecam wam używać tych ustawień. Klikamy save i jesteśmy gotowi do roboty. Więc ja mam swoje 3 klipy na innym ekranie i przeciągam je sobie do media poola. Change project frame rate, don't change. O właśnie, o Jezus Maria, o ku... Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie chcemy, żeby nasze TikToki wydawały się kanciaste pod kątem frame rate'u, więc musimy wrócić jeszcze raz do project settings. Do preset, master settings, tak, master settings. I tutaj, kochani, 59,94. Tak naprawdę to jest żywe 60 fpsów, jednak po prostu wasza karta graficzna, jak będziecie robić film, będzie miała troszeczkę większy luz w robieniu jednej klatki na sekundę, dzięki czemu po prostu wasza karta nie będzie aż tak obciążona, wszystko pójdzie łatwiej, bardziej gładko, etc. Pamiętajcie,
Czasami 60 nie jest odpowiednim wyborem. 59,94. To jest droga. Zapisujemy znowu change. No i jesteśmy gotowi do drogi. Trzecia zakładka, zakładka edit. I moi drodzy, już pokazuję wam mniej więcej o co chodzi. Jak ja nagrywam sobie na przykład takie 3 do 2,5 minuty TikToki, to mniej więcej, TikToki, nagranie. To właśnie takie nagranie mniej więcej wygląda w ten sposób. Jak widzicie, nasza plansza, na której będzie wyświetlany film, jest pionowa, to jest poziome, więc niestety nie wypełnia wszystkiego. Dlatego podczas edycji, na sam początek chcę zedytować materiał tak, żeby pasował wpierw składniowo, bo to wiecie, budowanie filmu jest jak budowanie zdania. Więc sobie po prostu przeglądam film, mniej więcej co tu się stało. O, jak widzicie, jest strasznie głośno w niektórych momentach. My będziemy robić to na sam koniec, ponieważ nie będę ukrywał, że mastering audio na sam koniec jest najlepszą opcją, kiedy po prostu ma się wszystko ogarnięte. No, szukamy tego momentu, który chcę użyć. A i już pamiętam, on był na samym początku. Hopa. I jak możecie zauważyć, po prostu jak naciśniemy Alt i będziemy używać naszego kółka myszy, możemy powiększać sobie i pomniejszać timeline, dzięki czemu mamy większą precyzję edycji. No i tutaj jest sytuacja, już wam pokazuję, na chwilę się zamknę. No. Chcesz się zabawić? Proszę. Co to miało znaczyć? Fizyka Valoranta. Jeżeli nie nauczycie się odpowiednio swoich line-upów, to niestety będzie takie coś się działo. I to będzie kolejna lekcja, którą chcę udostępnić. I mniej więcej chcę rozpocząć w miejscu, które jest takie bezpieczne w miarę. Czyli na przykład tutaj mamy wyższy troszeczkę dźwięk, a to oznacza dźwięk początka rundy. Widzicie? I tutaj jest moim zdaniem idealne miejsce, żeby zrobić cięcie i resztę materiału usunąć, bo po prostu jej nie potrzebujemy. Naciskamy backspace. Jeżeli użyjemy backspace'a, zobaczycie, zostanie tutaj miejsce. Jeżeli użyjemy delete, to cofnie nam od razu do miejsca, w którym było ostatnio materiał, więc to jest spoko. Odtwarzamy dalej, co chcemy zobaczyć. Chcesz się zabawić? Proszę. Co to miało znaczyć? No i tyle chciałem przekazać, więc po prostu bierzemy znowu Blade Tool. Tutaj jest Blade Tool. Klikamy sobie, żeby usunąć, hop, i znowu delete. No i mamy pierwszą część naszego TikToka. Teraz część numer 2. Musimy zobaczyć, co, gdzie musimy znaleźć. Jak możecie zauważyć, materiały, których użyliśmy, mają na sobie taki jakby delikatny przerywnik. Tutaj jest taki taka pomarańczowa kropka, więc to oznacza, że tą część materiału z tego konkretnego klipu wykorzystaliśmy. Dzięki temu możemy uniknąć po prostu niepotrzebnego zamieszania w materiałach źródłowych i nie będzie problemu większego. Dobra, kolejna akcja z Brimstone'em i tutaj pamiętam była akcja z wykorzystaniem półwidoczności w smoku Brimstone'a, więc zastrzelmy ich. O. I na przykład chcę odciąć tutaj, bo tutaj jest podchodzenie, albo i nie. O, tutaj, o, jeszcze lepiej moim zdaniem. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No. I jest gites moim zdaniem. Dum, dum. I tutaj możemy uciec, bo Brimstone wyjął broń. My tutaj użyjemy przejścia, które będzie ładnie się z tym komponowało, więc tutaj nie ma większego problemu. Jak widzicie, my chcemy wykorzystać tylko o ten fragment, więc jak przytrzymamy prawy przycisk myszy, to możemy lewy przycisk myszy, mam z tym problem. Lewy przycisk myszy przytrzymamy, przyciągamy i możemy usunąć. No i tutaj możemy sobie hopa. I tutaj widzicie, jest gigantyczna szpara. Można ją zaznaczyć sobie, nacisnąć delete i od razu wszystko nam się ładnie złączy, więc jest nice. No i ostatnia akcja, którą chciałem dodać. Widzicie, kolejna kropka się tu pokazała. To jest właśnie ten fragment materiału, który użyliśmy. No i tutaj pamiętam, grałem z Cypherem i sytuacja była taka, że broniłem hooki, ale musiałem uciec i zaczęli puszować przez hookę. Nie zauważyli mnie, kiedy zeskakiwali, więc trup raz, trup dwa, no i następnym trupem jestem ja. I po prostu ucinam sobie tutaj na przykład, bo tutaj widzę, że coś mówiłem, to prawdopodobnie jest mój śmiech. No oczywiście, że tak. Cofamy sobie, cofamy. I zobaczmy, gdzie zaczęliśmy mniej więcej
robić swoje. I tutaj jest na przykład ten fragment, który chcę dać. Reszta materiału jest zbędna, więc delete. Jest pusta przestrzeń, zaznaczamy ją, delete. I w praktyce mamy już bazę na naszego TikToka. Możecie zobaczyć sobie, cofnąć oczywiście to. Tutaj modyfikujemy wszystko kółkiem myszy, to jest dosyć intuicyjne. I mamy tutaj już tak jakby bazę. Nie wydaje mi się, żeby to było za długie. Najważniejsza rzecz w tworzeniu takich filmów to zaufać sobie. Ale w sumie tutaj można uciąć, bo tylko o te dwa kile chodziło. I to tyle. I możecie zauważyć, że ten materiał ma około 20 sekund. No i mamy w praktyce już prawie wszystko gotowe. Prawie robi wielką różnicę, ponieważ musimy jeszcze zrobić jedną rzecz. Ten TikTok nie może w ten sposób wyglądać, więc musimy go troszeczkę poprawić. Jak naciśniemy Alt i zaczniemy przeciągać, to zaznaczy nam tylko i wyłącznie rzeczy, które zaznaczymy w praktyce. Wytłumaczę to wam w ten sposób. Jak zaznaczymy dowolny klip, one są ze sobą złączone w pewien sposób, bo to jest z jednego źródła. Jak kliknę tu, to jest to, bo to jest jedno źródło, tu jest jedno źródło, tu jest jedno źródło. Naciskając Alt, zrywamy kompletnie takie jakby linki pomiędzy materiałami, dzięki czemu możemy zaznaczyć tylko i wyłącznie jedną linię tak naprawdę, nie? I moja zasada jest taka. Zaznaczam sobie obraz z Valoranta, powiększam go dwukrotnie, bo to jest wystarczające i potem nakładam na to specjalny filtr. Czy to był efekt? Nie, to był filtr. Ten filtr nazywa się Blanking Fill, dzięki czemu możecie zauważyć, jest taka obwódka u góry i u dołu, dzięki czemu w praktyce ekran wygląda na bardziej zapełniony, nie ma tego czarnego takiego pierdolamenta, że tak to się wyrażę? Jak mamy wszystkie trzy zaznaczone, możemy przeciągnąć tylko na jeden i dzięki temu będziemy mogli... Skupiłem to. A, dobra, mam. I możecie zobaczyć, że wszędzie został nałożony ten właśnie filtr. Ale teraz mamy problem, ponieważ on nie wygląda dobrze po bokach. I tutaj mamy łatwą naprawę. Klikamy w odpowiedni materiał, klikamy tutaj efekty. Source, crop left, crop light. Light? Right! I ściągamy do dołu i widzicie, że już nam się wszystko ładnie wypełnia. Robimy to wszystko na klipach, które zrobiliśmy. Source. Opa. No i wygląda to już prawie jak TikTok, no nie? Brakuje napisów. Dobra, jak zrobić napisy? To jest prosta rzecz. Klikamy Titles, Text Plus, robimy dodatkową ścieżkę. Jak nałożymy tutaj wyżej, to od razu zrobi się dodatkowa ścieżka. My chcemy dwie dodatkowe ścieżki na napisy, bo jedne u góry, jedne u dołu. Na przykład ten u dołu rozciągnę na... Szajsy. Ten u dołu rozciągnę na całą długość TikToka, żeby dać tutaj na przykład swoje socialki, czyli twitch.tv/worldoflincoln i youtube.com/c/worldoflincoln. Autopromocja. No promowanie siebie na TikToku jest dosyć ważne, więc tutaj nie można tego ukryć. Tutaj macie dodatkowe opcje, jeżeli chodzi o wasze fonty, czyli czcionki, to się po prostu mówi, o tak. Rozmiar, oczywiście rozmiar miał znaczenie, jeżeli chodzi o TikToka i tutaj mogę na przykład sobie wybrać, nie wiem, jakiegoś ładnego fonta, takiego technicznego może. To wygląda ładnie w sumie, muszę tylko zmniejszyć i wygląda przyzwoicie, tylko... Mamy jeden mały problem. Musimy to przenieść, żeby tego nie było na środku, więc przechodzimy do settings dalej, mając zaznaczony ten tekst. I tutaj mamy position, X i Y. Jak wiecie z matematyki, albo jeszcze nie wiecie, w sumie nie wiem ile macie lat, pozycja X to jest lewo-prawo, a pozycja Y to jest góra-dół. I my dajemy negatywną wartość pozycji Y, żeby dać w dół. O, wygląda już świetnie, ale dalej mamy problem, bo niektóre kolory mogą po prostu zakryć nasz napis, więc musimy wrócić się do title. Widzicie, tutaj mamy takie fajne opcje jak shading. I tutaj mamy specjalne presety, które pozwalają nam na różne rzeczy, na przykład dwójka to jest czerwony outline, możecie zobaczyć, hopla, ale ja tego nie używam, ostatnio używam presetu numer 3, który nazywa się Black Shadow i bardzo fajnie uwydatnia ten napis, daje dla niego taki efekt 3D, który po prostu mówi, ej kurde, sprawdź to. Kurde. No i teraz możemy zrobić praktycznie to samo u góry, więc... Teraz mały trik, jak skopiować taki klip. Naciskamy Alt, trzymamy go lewym przyciskiem myszy na dane media i przeciągamy to w bok i widzicie, mamy idealną kopię. Tylko chcemy tutaj to u góry, puszczamy, nie puszczając Alta, dopiero po puszczeniu lewego przycisku myszy puszczamy Alt, no i możemy dalej się bawić. I teraz ja chcę to skrócić, ponieważ na przykład tutaj hopa,
chce napisać coś ciekawego, więc jak dobrze pamiętam, teraz robimy 11 odcinek Valoranta z Lincolnem, więc why not? Valorant z Lincolnem, hashtag 11. I jak możecie zauważyć, niestety to jest udało, trzeba dać to do góry, więc od razu damy to do góry tak, żeby ładnie wyglądało. O, ślicznie, pięknie, ładnie, ale zanim poprawimy wszystko, musimy dokończyć nasz tytuł. Więc tutaj dajemy enterek sobie, bo widzicie, jak dajemy enterek, to napisy przeskakują. Trzeba to dopracować, pamiętajcie, estetyka jest bardzo ważna. Po prostu pracuj nad line-upami. I tutaj zmieniamy oczywiście fonta, bo potrzebujemy oczywiście jakiegoś fonta, który obsługuje polskie znaki. W sumie Impacta dawno nie używałem. O Boże, Impact. Wow, jebutne to. Dobra, mamy kolejną rzecz zrobioną. Znowu kopiujemy, bo to będzie to samo pozycjonowanie, więc nie musimy się męczyć. I jedna rzecz tutaj, magnet tool, moi drodzy. Możecie zauważyć, że dosyć często przyklejają wam się wasze kafelki do różnych innych media, prawda? Jeżeli nie chcecie, żeby to się działo, klikacie N albo ten przycisk, to jest magnet tool i potem możecie, macie swobodną, kurde, władzę nad mediami, nie? Ale tutaj wolę mieć w tej chwili line-upa, hopa. Jest hop i zmieniamy. O, i mamy już tutaj dopracowane też line-upy, jeżeli chodzi o napis i resztę rzeczy. Czyli grając Brimstone, wykorzystuj półwidoczność w smoku, by zaskoczyć oponentów. No i mamy tą właśnie sytuację smoku Brimstone, gdzie zabiłem KO oraz Omena. No i lecimy dalej. Troszeczkę za długie. Za długie. Niestety, musimy dopracować tutaj tytuł, ale ja to już szybko zrobię. Od tak. No i gotowe, dopracowałem tytuł, wszystko jest ok. I w praktyce mamy naszego TikToka. Możemy sobie szybko zobaczyć, jak to wygląda. No i w praktyce to jest gotowe. Ja tylko to jeszcze dopieszczę w przyspieszeniu, żebyście zobaczyli mniej więcej, co ja robię zawsze, żeby dodać w pewnym sensie takiego delikatnego smaczku do filmu i zaraz wytłumaczę wam, jak wy to możecie zrobić. Chwilę to zajęło, ale musiałem znaleźć niektóre moje media, które miałem w złych miejscach. Mam tu swoje logo, mam muzykę i przejścia, które są dosyć fajne. Więc pokażę wam na szybko, jak użyć takiego przejścia. Takie paczki przejść są na YouTubie, możecie je sobie ściągnąć. Znajdujemy przejście, które nas interesuje. Na przykład mnie interesuje zawsze te przejście No Signal, więc po prostu sobie je wytnę, używając w praktyce tego, co pokazuje mi ścieżka audio. Widzicie? Hopa. Hopa, mamy przejście. Ale ono musi być przeźroczyste, a to jest zielone, nie? Więc musimy po prostu usunąć zielone tło. Klikamy dwa razy w nasze media i klikamy tutaj zakładkę Fusion. To może przerażać niektórych, bo tutaj, żeby wykonać niektóre rzeczy, to jest naprawdę pokiśkana sprawa, ale akurat wycinanie zielonego tła nie jest takie trudne, więc klikamy sobie raz na lewą część tej linii, kiedy jest podświetlona na niebiesko i dodatkowo Ctrl spacja i wyskoczy nam tak zwany Select Tool. Tutaj wpisujemy Ultra, po prostu. I jest coś takiego jak Ultra Keyer i od razu nam się to doda do filmu. Jak zaznaczymy Ultra Keyer, to po prawej stronie będziemy mieli właśnie ten taki fajny, jak to się nazywa, no menu. I szukamy po prostu zielonego wcięcia tutaj za pomocą, hopa, mamy tutaj timeline. Możemy sobie po prostu przeciągnąć delikatnie i jak znajdziemy zielone, po prostu takie czysty green screen, mamy tutaj color picker, trzymamy, ściągamy, et voila, gotowe. No i mamy gotowe przejście, nie? I teraz tak, żeby zrobić przejście do mojego loga, szybko robię taki myk, skracam sobie na pewno napisy tak, żeby móc wkleić to przejście, prawda? I tak, żeby to przejście pasowało w połowie, tak mniej więcej, o w ten o sposób, jest git good, przyciągam z powrotem to tu, dodaję logo i już możecie zauważyć, że mamy fajne przejście pomiędzy niektórymi sprawami. Raz, dwa, trzy. No i wygląda świetnie moim zdaniem. Teraz ja to szybko dopieszczę i pokażę wam mniej więcej, o co chodziło, kiedy ja robię swoje tak naprawdę przejście, nie? Dobra, i w praktyce TikTok jest gotowy, teraz trzeba tylko zoptymalizować dźwięk. Ja już tutaj troszeczkę się pobawiłem, żeby po prostu wyciszyć wszystko, dodałem odpowiednie moje przejścia, ale to jest po prostu taki mój szmyk, że tak się wyrażę. Jedynym limitem waszej zabawy tutaj jest wasza kreatywność, więc po prostu bawcie się dobrze używając tego. I już pokazuję wam na sam koniec, jak ogarnąć audio.
Jak możecie zauważyć, tutaj po prawej stronie ekranu mam coś takiego jak mikser. I oglądając waszego TikToka, po prostu popatrzcie, jak mniej więcej będzie ruszał się pasek bus 1, prawda? I musicie zmniejszyć niektóre wartości tego, gdzie przeskakuje, żeby były jak najmniejsze, bo inaczej po prostu uszy waszych widzów będą bardzo bolały. I zauważyłem, że na przykład tutaj, w tym o miejscu i tutaj miałem duży przester, tutaj już sobie poprawiłem, bo tutaj nic nie mówiłem, więc sobie po prostu pozwoliłem na to. Ale na przykład, jeżeli chcemy przekształcić dźwięk tylko w jednej wartości, więc znowu alt, klik, zaznaczamy tylko jedną wartość i delikatnie ściszamy tak, żeby nie bolało. Tak, zazwyczaj margines 4-5 dB jest ok. I dodatkowo tutaj widzę, że jest lekki jump, ale tutaj wystarczy tylko 3,4. Ja jestem wzrokowcem i zazwyczaj używam wizualizatorów dźwiękowych, żeby oceniać mniej więcej, jak dźwięk brzmi, jak głośny jest i tego typu rzeczy. Ja lubię wykresy, lubię tego typu rzeczy i na nich się opieram, montując rzeczy, więc to tak naprawdę jest tyle. TikTok jest gotowy, szybka prezentacja. No to. Chcesz się zabawić? Proszę co bardzo. To miało znaczyć? Silo. Nie mam już ładunków. Dwa. Załatwiłam wroga. Jeden zgon. Mój ult jest. I tutaj dałem podwójne takie przejście, że TikTok pętluje swoje filmy, dlatego przeskok tutaj i tutaj. Znaczy tutaj i tutaj, bo pokazywałem palcem, jestem debilem. Przeskok tutaj i tutaj po prostu się zapętla w jedną całość, dzięki czemu po prostu film wygląda fajnie, płynnie i zauważyłem, że ludzie lubią to oglądać, więc wykorzystuję ten zabieg. No i tak naprawdę to tyle. A, jeszcze przejścia tutaj dodałem, żeby pokazać wam video transitions. Moje przejście nazywa się Camera Shake. Przeciągamy po prostu na dowolną linię i możecie zauważyć, że pokazuje się takie dziubek, że tak się wyrażę. Jeżeli upuścicie po prostu w odpowiednim miejscu, to właśnie ten przejście zostanie zastosowane. Lincoln z przeszłości, bo zapomniałem jeszcze wam pokazać ustawień renderu. Ja używam standardowych ustawień YouTube'a, tylko potem przechodzę jeszcze do custom. Tutaj klik to, potem klik to. Zaznaczam automatic best, a resztę tutaj w sumie to też trzeba zmienić z tego co pamiętam. Ta tutaj trzeba zmienić na 1080x1920. Et voilà, wasz TikTok jest gotowy. Tutaj potem po prostu nadajecie nazwę dla swojego TikToka, wybieracie gdzie on powinien zostać zapisany, a tu render queue, klikacie render all i eta wsio. Wszystko teraz zależy od was, wasza kreatywność tutaj rządzi, więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mówił dla was Lincoln. O, idę chyba spać, więc... Suck my balls, mate. Yeah.